21 sierpnia 2016 roku, mecz 15 rundy drużynowych mistrzostw pierwszej ligi, czyli NICE Polskiej Ligi Żużlowej, starcie Polonii Piła z KSM-em Krosno. Już za moment początek tych zawodów. Tor wydaje się przygotowany być bardzo dobrze. Rozmawialiśmy przed tym spotkaniem z menadżerem Polonii Tomaszem Rzędkowskim, który mówił, że już od piątku doskonale włodarze klubu wiedzieli, że będą opady deszczu i byli w stanie przygotować ten tor perfekcyjnie. Także miejmy nadzieję, że dzisiaj czeka nas fantastyczne widowisko. Przed nami już składy obydwu zespołów. Zaczniemy od naszych dzisiejszych gości, czyli KSM-u Krosno, trener drużyny Ireneusz Kwieciński. Numer pierwszy Tomasz Chrzanowski, z numerem drugim Mirosław Jabłoński, pod numerem trzecim Ernest Koza, z numerem czwartym Marcin Rempała. Numer 5 to Sergiej Łogaczow, szóstka Daniel Kaczmarek i z numerem 7 Adrian Bialk. Do prezentacji gotowi już również zawodnicy pilskiej Polonii, których do tejże prezentacji przyprowadził menadżer drużyny Tomasz Rzędkowski. Pod numerem 9 powracający do składu pilskiej Polonii Michał Szczepaniak. Przeszedł kilkanaście dni temu zabieg operacyjny. Na szczęście jest już wszystko w porządku i może dalej ścigać się w barwach pilskiej Polonii. Pod numerem 10 Piotr Świst, który na pilskim torze w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Stąd też oczywiście dzisiaj jego obecność w tych zawodach. Numer 11 to kolejny powrót po dłuższej absencji, Bjarne Pedersen. Pod numerem 12 Brady Kerc, który w minionym tygodniu ścigał się w drużynowych mistrzostwach świata juniorów. Tam wraz ze swoją reprezentacją Australii wywalczył srebrne medale, przegrywając z reprezentacją Polski. Numer 13 to Norbert Kościuch, również jeden z liderów pilskiej Polonii w tym sezonie. Numer 14 to Paweł Staniszewski, wychowanek, młody zawodnik, który dzisiaj debiutuje w zawodach ligowych. I pod numerem 15 Arkadiusz Pawlak, który już od kilku tygodni notuje zdecydowaną zwyżkę formy. Miejmy nadzieję, że dzisiaj przed nami będzie ciekawe widowisko. Tor, tak jak wspomniałem, pomimo tych długotrwałych opadów wydaje się być dobrze przygotowany. Menadżer Tomek Rzędkowski obiecał przed tymi zawodami, że będziemy świadkami świetnego widowiska, świetnego ścigania. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Zawodnicy już za moment udadzą się do parku maszyn, a my czekamy na pierwszy bieg dzisiejszych zawodów. Przed nami już pierwszy bieg dzisiejszych zawodów. Po stronie pilskiej Polonii Michał Szczepaniak oraz Piotr Świst, w barwach KSM-u Krosno Tomasz Chrzanowski i Mirosław Jabłoński. Wydaje się, że to obecnie najsilniejsza para krośnieńskich Wilków, jeśli chodzi o Mirosława Jabłońskiego. On w tej chwili legitymuje się najwyższą średnią w swoim zespole, 2,29. Tomek Chrzanowski 1,636, troszkę myślę poniżej oczekiwań, ale to wciąż niezwykle groźny zawodnik, jeśli chodzi o drużynę Polonii Piła. Michał Szczepaniak to najlepiej punktujący zawodnik, 2,273. No i Piotr Świst 1,933, również bardzo dobra średnia biegopunktowa. Dzisiejszy mecz jest 23. starciem obu ekip, licząc od 1992 roku, od czasów reaktywacji, ale przed nami już start do pierwszego biegu od krawężnika. Tomasz Chrzanowski, Michał Szczepaniak, Mirosław Jabłoński, Piotr Świst. Poszła taśma w górę, bardzo dobrze ze startu Michał Szczepaniak, ale najlepiej Piotr Świst, czwartego pola, który zakłada rywali. Szczepaniak do niego dołącza, w tej chwili postawiło Michała Szczepaniaka, spada niestety na czwartą pozycję. Prowadzi Piotr Świst przed Tomaszem Chrzanowskim i Mirosławem Jabłońskim. Szczepaniak na ostatnią pozycję, nieprzyzwyczajony do zamykania stawki w tym sezonie. Świst już z dużą przewagą, kapitalny start bardzo doświadczonego żużlowca. Para krośnieńskich Wilków przed Michałem Szczepaniakiem, ale Szczepaniak już atakuje, już będzie starał się gonić rywali. W tej chwili przycinka do krawężnika, siedzi już na tylnym kole Tomasza Chrzanowskiego. Świst z ogromną przewagą, niezagrożony. Szczepaniak znowu się napędza, kolejny raz próbuje teraz po zewnętrznej minąć Tomasza Chrzanowskiego i robi to w kapitalnym stylu. W tym momencie Pilanie na 4-2. Świst, ogromna przewaga. Szczepaniak jeszcze nie zrezygnował z walki, ale kolejny błąd Michała Szczepaniaka. Wykręcił bączka i niestety leży na torze zawodnik pilskiej Polonii. To jest ostatnie okrążenie, będzie przerwany bieg, ponieważ Michał niestety nie podnosi się z toru. W tym momencie mamy przerwany wyścig. Piotr Świst prowadził z ogromną przewagą, a Michał już uporał się z Tomkiem Chrzanowskim i atakując Mirka Jabłońskiego niestety zanotował upadek. Miejmy nadzieję, że nie groźny i za moment o własnych siłach Michał podniesie się z toru.
Przed nami już powtórka biegu pierwszego. Tam w pierwszej odsłonie tego wyścigu po upadku Michała Szczepaniaka ten zawodnik został wykluczony z powtórki. Michał bardzo ambitnie atakował do samego końca rywali z Krosna. Pomimo tego, że ten tor jest dosyć śliski, próbował po zewnętrznej się napędzić. Szło mu to doskonale. No niestety w pewnym momencie tylne koło złapało zbyt dużą przyczepność. Obróciło Michała i zapoznał się z piską nawierzchnią. Wydaje się jednak, że ze Szczepaniakiem jest wszystko w porządku. Będzie zdolny do dalszej jazdy, a my powracamy do ścigania w powtórzonym biegu pierwszym. Pole pierwsze, kask żółty Tomasz Krzanowski. Pole drugie puste na polu trzecim w kasku białym Mirosław Jabłoński. Najbliżej ogrodzenia z pola czwartego w kasku niebieskim Piotr Świst. Piotr Świst, który w pierwszej odsłonie tego biegu popisał się kapitalnym, atomowym startem. Założył rywali z czwartego pola i mknął po pewne 3 punkty. Zobaczymy, czy w powtórzonym biegu pierwszym kapitan pilskiej Polonii również będzie w stanie tak atomowo wystrzelić spod taśmy. Na pewno Krośnianie już po tych pierwszych okrążeniach są w stanie więcej wynieść wiedzy z tego toru. Będą pewnie lepiej dopasowani. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. W gonitwie pierwszej taśma poszła w górę. Znów bardzo dobrze śwista, ale tym razem Krzanowski też dobrze śwista. Przycina do krawężnika, mija Tomasza Krzanowskiego i już na 3-3 śwista prowadzeniu. Krzanowski za jego plecami. Jabłoński zamyka stawkę. Widać, że mają zawodnicy problemy na tym drugim łuku z płynnym pokonywaniem dystansu. Świst prowadzi za jego plecami Tomasz Krzanowski. Trzeci Mirosław Jabłoński. Bardzo asekuracyjna jazda zawodników KSM-u Krosno. A Piotr Świst widać, że zna się na tym torze, że zna ten tor bardzo dobrze, bo ucieka rywalom w tej chwili po pewne 3 punkty. Już około 20-25 metrów przewagi kapitana pilskiej Polonii. A Krośnianie w tej chwili zapoznają się z tą nawierzchnią. Jabłoński próbuje nieco szerzej wchodzić w łuk. Później przycina do krawężnika. Nie przysparza mu to jednak zbyt dużej prędkości. W tej chwili zbliżył się do kolegi z drużyny Tomka, do Tomka Krzanowskiego. Jednak to wciąż tylko i wyłącznie jazda na biegowy remis. Swoją robotę wykonuje Piotr Świst, który wszystko, co mógł w tym biegu wyciągnąć, to 3-3. I to właśnie czyni to już ostatni wiraż. Za moment kapitan pilskiej Polonii wpadnie na linię mety. Za 3 punkty Piotr Świst, 2 Tomasz Krzanowski, 1 Mirosław Jabłoński. 3-3 w pierwszym biegu. Wiemy po tym wyścigu tyle, że ten tor będzie dosyć wymagający dla zawodników, ale ci bardziej odważni z pewnością będą w stanie sobie tutaj poradzić i cieszyć nas świetną jazdą. Po pierwszym biegu 3-3. Za moment przed nami wyścig drugi dzisiejszych zawodów. Ja jeszcze tylko wrócę do garści statystyk. Po reaktywacji pilskiego żużla w 1992 roku jest to 11 starcie obu ekip na torze przy ulicy Bydgoskiej. Do tej pory 10 rozegranych meczów. 7-krotnie górą byli Pilanie. Raz padał remis i 2-krotnie lepsze okazywały się krośnieńskie Wilki. Jak będzie dzisiaj, wszystko się okaże. W tabeli obie drużyny dzieli wprawdzie przepaść, ale Krośnianie wiedzą doskonale, o co jadą w tym sezonie. Oni jadą o miejsce w pierwszej ósemce, które zapewni im utrzymanie w Nice Polskiej Lidze Żużlowej i nie będą musieli w przyszłym roku startować w najniższej, drugiej klasie rozgrywkowej, która prawdopodobnie najbliższej zimy zostanie utworzona. Wracamy już na tory przy Bydgoskiej. Drugi bieg to bieg oczywiście juniorski. Pole pierwsze, kask niebieski Arkadiusz Pawlak. Na polu drugim w kasku żółtym młodzieżowy, indywidualny mistrz Polski z tego roku, czyli Daniel Kaczmarek, zawodnik na co dzień Leszczyńskiej Unii. Pole trzecie, kask czerwony, debiutant Paweł Staniszewski. I pole czwarte, kask biały Adrian Bialk. 3-3 po pierwszym wyścigu dzisiejszych zawodów, a za moment bieg drugi. Poszła taśma w górę, bardzo dobrze Daniel Kaczmarek i to on będzie pierwszy w pierwszym wirażu, ale świetnie też Arek Pawlak. Niestety upadek zaliczył Paweł Staniszewski. Bardzo groźnie wyglądająca kraksa w młodego zawodnika pilskiej Polonii. Wjechał jeszcze Adrian Bialk. Postawiło tam dosyć mocno Staniszewskiego. Bialk niestety nie był w stanie już się wyratować i uderzył w motocykl Pawła Staniszewskiego, a później z całym impetem uderzył w dmuchaną bandę. Miejmy nadzieję jednak, że będzie wszystko w porządku. Paweł Staniszewski już podniósł się z toru. Adrian Bialk wydaje się, że też powoli podnosi się z toru. Wydaje się, że pomimo tego, że bardzo groźnie ten wypadek wyglądał, obaj zawodnicy o własnych siłach się podniosą, cało i zdrowo wrócą do parku maszyn. Za moment zobaczymy, jaka będzie decyzja arbitra. W tej chwili otrzymujemy komunikat od sędziego, że w powtórce biegu drugiego zobaczymy całą czwórkę. Wracamy po dłuższej przerwie na stadion przy ulicy Bydgoskiej. Przerwa spowodowana upadkiem w biegu
młodzieżowym z udziałem Pawła Staniszewskiego oraz Adriana Bialka. Dosyć długo trwała naprawa dmuchanej bandy. Na szczęście udało się to wszystko złożyć w jedną całość i za moment zawodnicy będą mogli ruszyć do rywalizacji w biegu juniorskim. Pole pierwsze, kask niebieski Arkadiusz Pawlak, pole drugie, kask żółty Daniel Kaczmarek, pole trzecie, kask biały Paweł Staniszewski i pole czwarte, kask biały Adrian Bialk. 3-3 po pierwszym biegu dzisiejszych zawodów. Jak to wszystko będzie wyglądało w biegu juniorskim? Zawodnicy dosyć długo, tak jak wspomniałem, musieli czekać w parku maszyn. Utrzymanie odpowiedniej temperatury i rozgrzania ciała nie jest łatwe, ale zapewne zadbali o to, żeby było wszystko jak należy. I za moment start do biegu drugiego poszła taśma w górę. Bardzo dobrze Arkadiusz Pawlak i Daniel Kaczmarek. Ta dwójka już z przodu. Staniszewski trzeci, Bialk zamyka stawkę. Kaczmarek teraz próbuje po zewnętrznej minąć Arka Pawlaka. Udaje mu się i w tym momencie na 3-3 zawodnicy jadą w biegu juniorskim. Ale Arek Pawlak teraz atakuje Daniela Kaczmarka. Tam dosyć mocno postawiło zawodnika pińskiej Polonii. Na szczęście utrzymał się na motocyklu i kontynuuje udział w tym biegu. Daniel Kaczmarek na prowadzeniu. Pawlak drugi nie odpuszcza. Staniszewski trzeci. Bialk ma ogromne problemy z płynnym prowadzeniem motocykla. Daniel Kaczmarek około 3 metrów przewagi nad Arkiem Pawlakiem. Zawodnik pińskiej Polonii jednak na pewno jeszcze nie zrezygnował z walki o 3 punkty w tym wyścigu. Teraz próbuje nieco szerzej Pawlak się napędzić. W szczycie łuku zbliża się do Kaczmarka na prosty, jednak zawodnik KSM-u prosto odjeżdża juniorowi pińskiej Polonii. Jeszcze jeden atak Pawlaka po zewnętrznej, za moment ostatnie okrążenie rozpoczyna Kaczmarek. Drugi Pawlak, Staniszewski trzeci, Bialk już nie kontynuuje jazdy. Teraz Pawlak próbuje po zewnętrznej się napędzić, jest już bardzo blisko Daniela Kaczmarka. Jeszcze jeden wiraż, jeszcze jeden atak po zewnętrznej. Arkadiusz Pawlak teraz decydujący atak przypuści, przycina do krawężnika i który zawodniku będzie pierwszy, jednak zawodnik Unii Leszno. Daniel Kaczmarek za 3, wychowanej Unii Leszno, reprezentujący dzisiaj oczywiście KSM Krosno. 3 punkty Daniel Kaczmarek, 2 Arkadiusz Pawlak, 1 Paweł Staniszewski, 3-3 i po dwóch wyścigach 6-6. Czas 2 minut dla uczestników biegu trzeciego już płynie. Pilanie już pod taśmą startową. Bjarne Pedersen oraz Bradley Kertz to para gospodarzy. Ernest Koza oraz Marcin Rępała po stronie KSM-u Krosno. Marcin Rępała w dwóch poprzednich sezonach w barwach krosińskich Wilków gościł na stadionie przy ulicy Bydgoskiej dwukrotnie, gromadząc na swoim koncie 8 punktów. Zatem jeśli chodzi o występy tego zawodnika, być może jeśli dotrzyma kroków poprzednim sezonom, dzisiaj znów wykręci 8 punktów dla swojej drużyny. Z pewnością chciałby ten wynik poprawić. Pilanie nie będą chcieli ułatwić mu tego zadania. Bjarne Pedersen wraca po dłuższej przerwie do składu pińskiej Polonii i też to spotkanie może być decydującym, jeśli chodzi o losy Duńczyka w barwach Polonii. Ernest Koza to zawodnik, który przeplata lepsze występy z słabszymi. Nie potrafił stabilizować się swojej dyspozycji w tym sezonie, ale w każdym spotkaniu jest niezwykle groźny. Pole pierwsze, kask czerwony, Bjarne Pedersen. Pole drugie, kask żółty, Ernest Koza. Pole trzecie, kask niebieski, Brady Kertz. I pole czwarte, kask biały, Marcin Rępała. Poszła taśma w górę kapitalnie. Bjarne Pedersen i Brady Kertz za moment dołączy do Duńczyka po zewnętrznej. Pilanie na 5-1. Fantastyczna jazda. Krośnianie za plecami pary pińskiej Polonii. Bjarne Pedersen pierwszy, Brady Kertz po zewnętrznej. W tym momencie przesunie się na prowadzenie. Duńczyk w tej chwili skontrolował sytuację. Wie, że jego partner z drużyny jedzie obok i spokojnie pilanie na podwójnym prowadzeniu. Na trzecim miejscu Marcin Rępała. Stawkę zamyka Ernest Koza. Już ogromna przewaga pary pińskiej Polonii. To przecież dopiero 2 okrążenia w tym momencie za nami. Brady Kertz spokojnie prowadzi. Bjarne Pedersen za jego plecami kontroluje sytuację na torze. Marcin Rępała trzeci, Ernest Koza zamyka stawkę. Cieszy się sektor, w którum siedzą pilscy kibice, ci najbardziej zagorzali, którzy w tej chwili machają szalikami z radości, bo wynik 5-1 w trzecim biegu oznacza, że Pilanie w tym spotkaniu wyjdą w końcu na prowadzenie. Brady Kertz z dużą przewagą, za jego plecami Bjarne Pedersen, dalej Marcin Rępała i Ernest Koza, który jeszcze tam stara się swojego kolegę z drużyny minąć, aby dowieść jedno oczko do mety. Brady Kertz za 3-2, Bjarne Pedersen 1 punkt chyba. Ostatecznie Ernest Koza bez punktu, Marcin Rępała. Tutaj Wilki walczyły między sobą o jedno oczko. 5-1 dla Polonii Piła i po 3 biegach 11-7. Za moment start do biegu czwartego dzisiejszych zawodów. Od krawężnika Sergiej Łokaczow, dalej Arkadiusz Pawlak, Adrian Bialk i Norbert Kościuch. 11-7 po 3 biegach. Jeśli chodzi o zawodników KSM-u Krosno, Sergiej Łogaczow
to bardzo ciekawy zawodnik. Do tej pory 83 punkty w 53 biegach, do tego jeszcze 6 bonusów, co daje mu średnią 1,679. Objawienie tego sezonu, jeśli chodzi o KSM Krosno. Zobaczymy, jak spisze się na Pilskim. To, że taśma poszła w górę, fantastycznie. Norbert Kościół z czwartego pola zamyka wszystkich, ale Łogaczów potrącił Arka Pawlaka, który niestety upada na tor. To był efekt klasycznego domina. Bieg oczywiście zostaje przerwany i za moment poznamy decyzję arbitra. Wydaje się, że może być tylko jedna i powtórka w czteroosobowym składzie powinna nas czekać. Natomiast musimy jeszcze chwilkę poczekać na decyzję arbitra. Arek Pawlak na razie leży na torze, są już przy nim medycy. Za moment Arek, miejmy nadzieję, o własnych siłach wstanie z toru i będzie zdolny do kontynuowania jazdy w dzisiejszych zawodach. Po kolejnej wymuszonej przerwie wracamy na tor przy ulicy Bydgoskiej. Przed nami powtórka biegu czwartego. Arkadiusz Pawlak na szczęście zdolny do dalszej jazdy. Za moment będzie w parze z Norbertem Kościuchem rywalizował z Siergiejem Łogaczowem oraz Adrianem Bialkiem. Po trzech biegach 11 do 7 prowadzenie Polonii Piła, a nad stadionem przy ulicy Bydgoskiej już dosyć szaro, ciemno. Na szczęście nie przez deszczowe chmury, a przez to, że po prostu mamy już późną wieczorową porę. Od krawężnika Siergiej Łogaczow, Arkadiusz Pawlak, Adrian Bialk i Norbert Kościuch. Poszła taśma w górę, ruszyli zawodnicy, bardzo dobrze Łogaczow, ale najlepiej Kościuch, który nie dał rady jednak domknąć Łogaczowa do krawężnika. Teraz po zewnętrznej napędza się Kościuch i wychodzi na prowadzenie Siergiej Łogaczow na drugiej pozycji, Arkadiusz Pawlak trzeci, ale już tam ambitnie Pawlak goni Siergieja Łogaczowa. Stawkę zamyka Adrian Bialk. Kościuch już ze sporą przewagą nad rywalami. Łogaczow w tej chwili wykontrował dosyć mocno motocykl, zbliżył się do niego Arkadiusz Pawlak, siedzi nad tylnym kole Rosjanina junior Polonii Piła. Jeszcze Arek będzie na pewno atakował, teraz próbuje po zewnętrznej, delikatna przycinka do krawężnika. Tym razem jednak Łogaczow jeszcze się obronił. Kościuch już daleko, niezagrożony. Pawlak po raz kolejny próbuje po zewnętrznej nabrać prędkości, znowu przycina w szczycie łuku do krawężnika, jest bardzo blisko zawodnika KSM-u Krosno. Znów kolejny atak po zewnętrznej. Postawiło troszeczkę Arka, ale kontynuuje. Świetny atak. Teraz próbował przy samej bandzie minąć Łogaczowa. Ten jednak jeszcze się obronił. Ponownie Pawlak po zewnętrznej nabiera prędkości. Znowu przycinka. Czy teraz wejdzie pod łokieć Łogaczowa? Nie. Spróbuje jeszcze raz wejście za koło Rosjanina. Decydujący atak Arka Pawlaka. Jeszcze jedna przycinka. Kto będzie drugi? Jednak Siergiej Łogaczow. Chyba 3 punkty Norbert Kościuch, 2 Siergiej Łogaczow, 1 Arkadiusz Pawlak i w tym momencie do mety dojeżdża Adrian Bialk. 4-2, ale kapitalne ściganie Arka Pawlaka przez 4 okrążenia gonił zawodnika KSM-u Krosno. Ostatecznie szybszy jednak Rosjanin w barwach Wilków. 4-2 i po 4 biegach 15 do 9 prowadzą gospodarze. Przed nami już bieg 5 dzisiejszych zawodów. 15 do 9 prowadzą gospodarze po 4 wyścigach. Nieco ponad minuta do rozpoczęcia biegu piątego. Brady Kertz i Bjarne Pedersen, to para pilskiej Polonii. W pierwszym swoim dzisiejszym występie ta para przywiozła pewne 5 punktów dla gospodarzy. Po stronie krośnieńskiej Tomasz Chrzanowski i Mirosław Jabłoński, którzy ulegli Piotrowi Świstowi w swoim pierwszym starcie w dzisiejszych zawodach. Jak będzie w biegu piątym, przekonamy się już za kilkadziesiąt sekund. Pole pierwsze, kask niebieski, to Brady Kertz. Pole drugie, kask żółty, Tomasz Chrzanowski. Pole trzecie, kask czerwony, Bjarne Pedersen. I pole czwarte, kask biały, Mirosław Jabłoński. Tomasz Chrzanowski miał okazję startować na torze w Pile przed rokiem, kiedy to Pilanie pokonali KSM Krosno 55 do 35. Wtedy Tomek Chrzanowski wywalczył dla krośnieńskich Wilków zaledwie 3 oczka. Dzisiaj na razie ma 2 punkty na swoim koncie. Jest na dobrej drodze do tego, by ten dorobek z poprzedniego sezonu zdecydowanie poprawić. 15-9 Pilanie na fali wznoszącej. Ostatnie dwa biegi zwyciężone. Najpierw 5-1, później 4-2 i powoli gospodarze powiększają swoją przewagę nad KSM Krosno. Jak będzie w biegu piątym, przekonamy się już za moment. Brady Kertz, Tomasz Chrzanowski, Bjarne Pedersen i Mirosław Jabłoński. Ruszyli zawodnicy bardzo dobrze z pola drugiego. Tomek Chrzanowski dobrze również po zewnętrznej. Mirek Jabłoński, ale po krawężniku Brady Kertz kapitalnie wysuwa się na drugą pozycję w tej chwili, bo pierwszy jest Jabłoński. Mirek Jabłoński na prowadzeniu, Kertz drugi, Pedersen trzeci, Chrzanowski po dobrym starcie w tej chwili zamyka stawkę. Już kapitalny pościg pary pilskiej Polonii za Mirosławem Jabłońskim, ale ten obiera bardzo dobrą ścieżkę. Teraz Pedersen przycina do krawężnika, wysuwa się przed Bradego Kerca. Pilanie obaj bardzo szybce, ale Mirek Jabłoński bardzo rozważnie prowadzi motocykl w tym wyścigu. Jedzie dosyć szeroko, tam odnajduje prędkość na pilskim torze. Teraz znowu Brady Kertz na drugiej pozycji, to on
rzucił się w pościg za Mirosławem Jabłońskim. Jabłoński kapitalnie czuje się na pińskim owalu w dniu dzisiejszym. Świetnie sobie radzi. Kerc nie może się do niego zbliżyć. Pedersen wydaje się, że już ustabilizował swoją jazdę na trzeciej pozycji. Będzie asekurował młodszego kolegę z Australii, który jeszcze próbuje wyszarpać to zwycięstwo Mirkowi Jabłońskiemu, ale będzie niezwykle trudno. Jabłoński bardzo szeroko, bardzo pewnie dzisiaj czuje się na motocyklu i za moment wpadnie na linię mety. Będzie 3-3 w tym wyścigu. 3 punkty Mirosław Jabłoński, 2 Brady Kerc, 1 Bjarne Pedersen, bez punktu Tomasz Chrzanowski. 3-3 w biegu piątym i wynik spotkania to 18-12 dla Polonii Piła. Po piątym biegu wydaje się, że Krośnianie, a przynajmniej Mirosław Jabłoński, odnalazł odpowiednie ustawienia na pilski tor. Jeśli teraz przekaże te cenne wskazówki swoim kolegom, to czeka nas tutaj jeszcze pasjonujące widowisko do ostatniego biegu dzisiejszych zawodów. Za momenty bieg szósty. Tutaj na polu pierwszym w kasku żółtym Ernest Koza, pole drugie kask czerwony to Norbert Kościuch, pole trzecie kask biały Marcin Rempała i pole czwarte kask niebieski debiutant Paweł Staniszewski. Norbert Kościuch wygrał swój pierwszy bieg z dużą przewagą. Para Koza Rempała przegrali podwójnie, ale tak jak wspomniałem, Krośnianie powoli dopasowują się do pińskiej nawierzchni. Mogą być coraz groźniejsi, coraz szybsi i z pewnością nie oddadzą tutaj łatwo zwycięstwa w tym spotkaniu. Bieg szósty przed nami. Za moment taśma pójdzie w górę. Koza, Kościuch, Rempała i Staniszewski. Ruszyli zawodnicy. Bardzo dobrze Ernest Koza ze startu. Norbert Kościuch już ucieka szeroko pod bandę, aby tam nabrać prędkości i za moment przy wyjściu z pierwszego łuku minąć Ernesta Kozę. Na razie jeszcze zawodnik KSM-u na prowadzeniu, ale Kościuch na drugim wirażu również bardzo szeroko. Teraz przycinka. Tam jeszcze zbliżył się do niego niebezpiecznie Marcin Rempała i w tej chwili Kościuch wychodzi na prowadzenie atakiem po wewnętrznej, na prostej startowej. Norbert Kościuch już prowadzi, już ucieka rywalom. Na drugim miejscu Ernest Koza, Marcin Rempała trzeci, a Paweł Staniszewski bardzo ambitnie zbliża się do zawodnika KSM-u prosto. Teraz popełnił delikatny błąd i stracił kilka metrów, ale wciąż jest w kontakcie z Marcinem Rempałą. Norbert Kościuch już w swoim stylu, tak jak przed kilkudziesięcioma sekundami Mirosław Jabłoński, bardzo pewnie, szeroko pędzi po 3 punkty. Wydaje się, że nic ani nikt nie jest w stanie mu tutaj odebrać zwycięstwa. Na drugiej pozycji Ernest Koza, trzeci cały czas Marcin Rempała, stawkę zamyka bardzo ambitnie jadący Paweł Staniszewski. Na pewno wielkie brawa dla tego młodego zawodnika i słowa uznania za ambitną postawę na torze. Za momenty wpadną na linię mety Norbert Kościuch, kapitalna jazda tego zawodnika. 3 punkty, 2 Ernest Koza, 1 Marcin Rempała i bez punktu w tej chwili dojeżdża troszkę zrezygnowany do linii mety Paweł Staniszewski. 3-3 w biegu szóstym i 21-15 prowadzenie Polonii Piła. Pięknie wygląda pilski stadion przy sztucznym oświetleniu. Kibice czekali ponad rok, by znów móc obejrzeć zawody żużlowe właśnie przy blasku Jupiterów. Pamiętamy przed rokiem zawody z cyklu Polish Speedway Battle, mecz Polska, reszta świata na początku czerwca i kapitalne ściganie. Fantastyczne nazwiska, dzisiaj może troszkę mniej znane na świecie nazwiska zawodników, ale również bardzo interesujący mecz tutaj przed wszystkimi kibicami, którzy zdecydowali się tą późną wieczorową porą zawitać na stadion przy ulicy Bydgoskiej. Po 6 biegach 21-15 prowadzenie gospodarzy. Za momenty bieg siódmy, pole pierwsze kask czerwony Michał Szczepaniak, pole drugie kask żółty Siergiej Łogaczow, pole trzecie kask niebieski Piotr Świst i pole czwarte kask biały Daniel Kaczmarek. Bardzo silna para gości z Krosna, a Pilanie, no Piotr Świst kapitalny start w swoim pierwszym biegu, a Michał Szczepaniak ambitna postawa na torze, bieg zakończony upadkiem. Zobaczymy, z jakiej strony pokaże się teraz lider pińskiej Polonii. Taśma poszła w górę, bardzo dobrze Szczepaniak, bardzo dobrze również Kaczmarek z czwartego pola. Szczepaniak po krawężniku, tam teraz się wciska jeszcze Łogaczow, którego troszkę postawiło. Kaczmarek po zewnętrznie mija w tej chwili Szczepaniaka, wychodzi na prowadzenie, ale Szczepaniak przy krawężniku będzie kontratakował, wynosi się bardzo szeroko, chce tam wypchnąć Daniela Kaczmarka, udaje się ten manewr. Łogaczow teraz po krawężniku przebija się na drugie miejsce, Szczepaniak jednak pierwszy. Łogaczow za jego plecami, Kaczmarek trzeci, już atakuje go kapitan pińskiej Polonii Piotr Świst. Fantastyczna walka na tym pierwszym okrążeniu. W tej chwili Świst drobne problemy z motocyklem, ale jeszcze goni. Szczepaniak z przodu, Łogaczow cały czas po krawężniku próbuje zbliżyć się do zawodnika pińskiej Polonii. Kaczmarek środkiem toru, delikatnie szerzej, Piotr Świst jest bardzo blisko młodzieżowego indywidualnego mistrza Polski.
z tego roku. Cały czas 3-3, świst jeszcze nie rezygnuje. Teraz próbuje znów napędzić się po zewnętrznej. Błąd Kaczmarka, którego wyniosło szeroko. Przycina świst do krawężnika. Mija w tej chwili zawodnika KSM-u. Krosno jest 4-2 dla pilskiej Polonii. Szczepaniak na prowadzeniu. Bardzo szeroko. Łogaczow próbuje szczęścia przy krawężniku. Zbliża się do zawodnika pilskiej Polonii. Świst trzeci. Kaczmarek już zrezygnował z walki. To już jest ostatni wiraż tego kapitalnego wyścigu. 3 punkty Michał Szczepaniak, 2 Siergiej Łogaczow, 1 Piotr Świst. I bez punktu w tej chwili do linii mety dojeżdża Daniel Kaczmarek. 4-2 dla pilskiej Polonii, 25-17 prowadzenie gospodarzy. Kapitalne ściganie w biegu siódmym Michała Szczepaniaka z Siergiejem Łogaczowym, a później Piotra Śwista z Danielem Kaczmarkiem. Obyśmy mieli więcej tak fantastycznych mijanek na dzisiejszym torze po 7 biegach. 25-17 dla gospodarzy. Wracamy do rywalizacji po dłuższej regulaminowej przerwie, która miała miejsce po 7 biegu. Przed nami start do wyścigu 8. Pole pierwsze, kask czerwony Norbert Kościuch. Pole drugie, kask biały Mirosław Jabłoński. Pole trzecie, kask niebieski Arkadiusz Pawlak. I pole czwarte, kask żółty Tomasz Chrzanowski. Norbert Kościuch jak do tej pory 2 starty, dwukrotnie przyjeżdżał pierwszy do mety. Mirek Jabłoński w swoim poprzednim biegu zanotował trójkę, gdzie nie dał najmniejszych szans parze pilskiej Polonii. Zatem zapowiada nam się fantastyczna rywalizacja Norberta Kościucha z Mirosławem Jabłońskim. Obaj ci zawodnicy wydaje się, że już odnaleźli odpowiednie ustawienia sprzętu na dzisiejszy pilski tor. Ale oczywiście nie bez szans pozostaje Arkadiusz Pawlak oraz Tomasz Chrzanowski. Przed nami start do biegu 8. Poszła taśma w górę kapitalnie. Norbert Kościuch z czwartego pola. Świetnie również Tomek Chrzanowski. Teraz pod łokieć Kościucha próbuje wcisnąć się Jabłoński. Nie daje jednak rady i to Kościuch jest na prowadzeniu. Jabłoński drugi, Chrzanowski trzeci. Pawlak zamyka stawkę i teraz fantastyczny atak Mirosława Jabłońskiego. Piką wszedł pod Norberta Kościucha. Wywozi go szeroko. Ten jednak odpiera kapitalnie atak Mirosława Jabłońskiego i nadal Kościuch na prowadzeniu. Jabłoński nie rezygnuje, teraz popełnił lekki błąd, wyniosło go zbyt szeroko, a Pawlak atakuje teraz Tomasza Chrzanowskiego. Próbował wejść pod łokieć, teraz próbował zaatakować po zewnętrznej, cały czas bardzo blisko Pawla Chrzanowskiego. Kościuch odjechał troszkę już Jabłońskiemu po kapitalnej obronie przed jeszcze lepszym atakiem Emirka Jabłońskiego na poprzednim okrążeniu. Pawlak cały czas zbliża się do Chrzanowskiego, teraz próbuje wejść pod łokieć Tomka. Nie, jednak odpuścił, spróbuje zaatakować po raz kolejny po zewnętrznej. Wydaje się, że z przodu już niezagrożony Norbert Kościuch, Jabłoński drugi. Pawlak bardzo blisko Chrzanowskiego, siedzi mu dosłownie na deflektorze. Jeszcze jeden atak po zewnętrznej, nabiera prędkości, przycinka do krawężnika. Czy tym razem wejdzie pod łokieć Chrzanowskiego? Chyba nie, ponownie będzie atakował po zewnętrznej. To już jest ostatni wiraż, Kościuch niezagrożony. Teraz przycinka Pawlaka, Kościuch za 3-2 punkty. Jabłoński, a do samej kreski, walka o jeden punkt. Jednak Tomasz Chrzanowski na trzeciej pozycji, czwarty Arkadiusz Pawlak, ale fantastycznie gonił przez 4 okrążenia swojego bardziej doświadczonego rywala. Niestety nie dał rady go wyprzedzić, ale wielkie brawa dla Arka Pawlaka za tą kapitalną walkę na całym dystansie. 3 punkty Norbert Kościuch, 2 Mirek Jabłoński, 1 Tomasz Chrzanowski, bez punktu Arkadiusz Pawlak. 3-3 w biegu 8 i 28-20 prowadzą Pilanie. Jesteśmy już na półmetku dzisiejszych zawodów. 8-punktowe prowadzenie gospodarzy nad KSM-em Krosno. Rywale pilskiej Polonii wciąż jednak nie decydują się na rezerwy taktyczne, a mają, wydaje się, 2 strzelby w swoim składzie. Mirka Jabłońskiego i Siergieja Łogaczowa. Obaj niezwykle ambitnie dzisiaj pokazują się na torze przy ulicy Bydgoskiej. Póki co jednak trener Ireneusz Kwieciński nie zdecydował się na roszady w składzie i barwy Wilków w tym biegu reprezentować się będą Ernest Koza oraz Marcin Rępała. Po stronie pilskiej Piotr Świst i Michał Szczepaniak. Michał Szczepaniak, który tak jak mówiłem na początku miał pewne problemy zdrowotne. Kilkanaście dni temu zabieg wycięcia wyrostka robaczkowego. Na szczęście Michał powrócił już do pełnej dyspozycji i cieszy nas swoją jazdą. Wykluczony w pierwszym biegu, później to już trójka i wydaje się, że jest nadal bardzo mocnym punktem drużyny pilskiej Polonii. Obsada biegu 9 od krawężnika: Marcin Rępała, Piotr Świst, Ernest Koza i Michał Szczepaniak. Poszła taśma w górę, bardzo dobrze, cała czwórka równo, ale z krawężnika Marcin Rępała najlepiej. Teraz pod łokieć wciska mu się Śwista, po zewnętrznej próbuje Szczepaniak nabrać prędkości. Świst jest już pierwszy, Rępała drugi, Szczepaniak tam troszeczkę zabrakło dla niego miejsca. Teraz próbuje atakować się przy krawężniku, Świst szeroko wywozi Rępałę, skorzysta na tym Michał Szczepaniak i jest 5-1 dla pary pilskiej
Polonii. Rępała trzeci, Koza zamyka stawkę. Profesorska jazda Piotra Śwista, który fantastyczną szeroką jazdą zrobił miejsce dla Michała Szczepaniaka. Ten teraz ma tam drobne problemy z płynną jazdą, jednak opanował motocykl. Problemy również Marka Rępały, który spada na czwarte miejsce. Trzeci w tej chwili Ernest Koza. Rępała już nie kontynuuje udziału w tym biegu. Piotr Świst, jak prawdziwy profesor, mknie po trzy punkty do linii mety. Za jego plecami Michał Szczepaniak, ale nadal w kontakcie ze Szczepaniakiem Ernest Koza, który ambitnie próbuje zbliżyć się do zawodnika bliskiej Polonii. Zaczął już ostatnie okrążenie. Świst fantastycznie prowadzi w tym wyścigu. Za jego plecami Michał Szczepaniak, znów troszeczkę za szeroko wyjechał, zbliżył się do niego Ernest Koza, ale chyba już zabraknie dystansu, choć jeszcze jeden atak Ernesta Kozy, będzie jeszcze przycinka do krawężnika, na pewno za trzy punkty Piotr Świst, to drugi, jednak Michał Szczepaniak za dwa, Ernest Koza jeden, do mety nie dojedzie Marcin Rępała, 5-1 dla pary pilskiej Polonii, po 9 biegach 33-21 prowadzą gospodarze. W biegu dziewiątym byliśmy świadkami fantastycznego ścigania w wykonaniu Piotra Śwista, Michała Szczepaniaka oraz Ernesta Kozy. Ostatecznie górą Pilanie w stosunku 5-1, już 12 punktów przewagi gospodarzy po 9 biegach nad KSM-em Krosno. A przed nami bieg dziesiąty i pierwsza niejako wywołana przed chwilą przez nas rezerwa taktyczna. Reaguje trener Ireneusz Kwieciński. Zostawia w parku maszyn Adriana Bialka, w jego miejsce młodzieżowy indywidualny mistrz Polski z tego roku Daniel Kaczmarek. Od krawężnika właśnie Daniel Kaczmarek, na polu drugim Bjarne Pedersen, dalej Siergiej Łogaczow i Brady Kerc najbliżej ogrodzenia. Pedersen i Kerc, bardzo silna para, do tej pory zwycięstwo 5-1 i remis biegowy, gdzie musieli uznać wyższość Mirosława Jabłońskiego, jeśli chodzi o gości. Siergiej Łogaczow na razie równo 2-2, Kaczmarek 3 i w swoim drugim biegu po kapitalnym starcie do mety dojechał jako ostatni, nie przywożąc żadnego punktu dla KSM-u Krosno. Czy Krośnianie jeszcze będą w stanie nawiązać walkę w tym spotkaniu z Pilanami? Na trasie wygląda to imponująco. Ścigają się jak równy z równym. Wynik jednak mówi nam zupełnie co innego. Bieg dziesiąty, pole pierwsze, Daniel Kaczmarek, dalej Bjarne Pedersen, Siergiej Łogaczow i Brady Kerc. Ruszyli zawodnicy, choć wydaje się, że taśma nierówno chyba poszła w górę. Mamy bieg przerwany. Tam były jakieś problemy przy bandzie. Wydaje mi się, że taśma nie poszła równo, chyba z zewnętrznych pól w ogóle nie uniosła się i została zerwana przez zawodników w kasku żółtym i niebieskim, a więc Siergieja Łogaczowa i Bradiego Kerca. Oczywiście powtórka biegu dziesiątego w czteroosobowym składzie. W tym momencie będzie oczywiście wymiana taśmy i miejmy nadzieję, że maszyna startowa będzie działała już bez szwanku. Przed nami powtórzony bieg dziesiąty. Za pierwszą odsłoną tego wyścigu taśma poszła nierówno przy bandzie. Powtórka oczywiście w czteroosobowym składzie. Zawodnicy już praktycznie gotowi do startu. Pole pierwsze, kask biały Daniel Kaczmarek, który z rezerwy taktycznej jedzie w miejsce Adriana Bialka. Pole drugie, kask czerwony Bjarne Pedersen. Pole trzecie, kask żółty Siergiej Łogaczow. I pole czwarte, kask niebieski Brady Kerc. Nieco ponad 50 sekund jeszcze do rozpoczęcia biegu dziesiątego, ale myślę, że zawodnicy nie będą czekać tak długo. Dzisiaj te zawody i tak już troszeczkę nam się przeciągają, więc myślę, że zawodnicy ruszą nieco szybciej. 33-21 prowadzenie gospodarzy, 12 punktów i w ostatnich biegach powiększali tą swoją przewagę od samego początku. Po dwóch pierwszych biegowych remisach, później Pilanie systematycznie wypracowywali sobie coraz większą przewagę nad zawodnikami KSM-u Krosno. Jeszcze 20 kilka sekund. Gotowy już Daniel Kaczmarek. Pozostała trójka w tym momencie podjeżdża pod taśmę startową. Za moment ruszą do biegu dziesiątego. Zobaczymy, czy czekają nas wielkie emocje. Miejmy nadzieję, że tak, bo cała czwórka to bardzo wyrwana obsada tego biegu. Kaczmarek, Pedersen, Łogaczow i Kerc. Taśma poszła w górę. Świetnie Kaczmarek z pierwszego pola. Zaraz za jego plecami para pilskiej Polonii. Tam po zewnętrznej napędza się Brady Kerc. Kapitalny atak młodego Australijczyka. I już przedziera się na prowadzenie w tym biegu. Na czwartym miejscu jednak Bjarne Pedersen. Kerc, kapitalna szarża po zewnętrznej. Pędzi po trzy punkty. Łogaczow drugi. Pedersen w tej chwili mija Kaczmarka. Daniel znów spada na czwarte miejsce, a teraz Bjarne będzie na pewno gonił Siergieja Łogaczowa, który jak do tej pory dwa razy stawiał się pod taśmą i dwukrotnie dojeżdżał drugi do mety i znów pędzi po dwa punkty, ale Pedersen już szeroko próbuje się tam napędzić, a Brady Kerc dzisiaj bawi się tą jazdą na pilskim torze. Jedzie bardzo szeroko, praktycznie deflektorem dotykając dmuchawca teraz przy parku maszyn. Kapitalna jazda młodego zawodnika, za jego plecami około 20 metrów Siergiej Łogaczow, dalej Bjarne Pedersen. Tu już są dosyć duże odległości między zawodnikami. Stawkę zamyka Daniel Kaczmarek. Ostatnie okrążenie rozpoczyna Brady Kerc. Fantastycznie jedzie ten młody
Australijczyk, niezwykle zdolny i ambitny żużlowiec. Brady Kerce cieszy się ze swojej skutecznej jazdy. Cieszy to również oczywiście pilskich sympatyków Speedwaya. Jeszcze jedna akcja Pedersena. Chyba jednak nie da rady. 3 punkty Brady Kerce. 2 Siergiej Łogaczow, 1 Bjarne Pedersen i w tej chwili powoli do mety dojeżdża Daniel Kaczmarek. 4-2 dla Polonii Piła i 37-23 prowadzenie gospodarzy po 10 biegach. Przed nami 11 wyścig dzisiejszych zawodów po 10:37 do 23 prowadzenie gospodarzy. To już 14 punktów, 5 biegów do końca. Wydaje się, że już Pilanie mają wszystko pod kontrolą, ale oczywiście KSM Krosno będzie starał się do ostatniego biegu jeszcze zniwelować tę różnicę punktową. Przed nami bieg 11 i od krawężnika na polu pierwszym Piotr Świst, dalej Mirosław Jabłoński, Norbert Kościuch i Ernest Koza. Także bieg 11 zapowiada nam się niezwykle emocjonująco. Bardzo silna para pilskiej Polonii. Piotr Świst do tej pory 7 punktów, 2 biegowe zwycięstwa. Norbert Kościuch trzykrotnie na torze, trzykrotnie mijał linię mety jako pierwszy. Jeśli chodzi o duet KSM Krosno, Mirek Jabłoński na razie 6 punktów i Ernest Koza 4. Mirek Jabłoński to na pewno najjaśniejszy punkt KSM-u, obok oczywiście Siergieja Łogaczowa. A para pilskiej Polonii Świst, Kościuch. Czy Kościuch dalej będzie mknął po komplet punktów? Za moment o tym się przekonamy. Poszła taśma w górę, bardzo dobrze Piotr Świst z krawężnika, ale Ernest Koza z czwartego pola również bardzo dobrze. I to teraz Krościanie wychodzą na prowadzenie, ale po zewnętrznej już napędza się Kościuch. Mija jednego, mija drugiego. Za moment Norbi będzie na prowadzeniu. Fenomenalny atak Norberta Kościucha. Cóż za prędkość rozwinął ten zawodnik na przeciwległej prostej. Już jest pierwszy, Koza drugi, Jabłoński trzeci. Świst w tej chwili zamyka stawkę po bardzo dobrym starcie. Kapitan pilskiej Polonii na razie na czwartej pozycji, ale rywali ma nie byle jaki, bo tak jak wspomniałem, i Mirek Jabłoński, i Ernest Koza dzisiaj jadą bardzo dobrze. Norbi jednak gra pierwsze skrzypce w dzisiejszym koncercie. Fantastyczna jazda Norberta. Już robi to, co najbardziej lubi. Orbituje kapitalnie, mknie po 3 punkty do mety. Na drugiej pozycji Mirek Jabłoński, dalej Ernest Koza. Piotr Świst próbuje tam zbliżyć się do zawodników KSM-u Krosno. Jeszcze na pewno będzie nękał ich atakami. Zobaczymy, czy da radę zbliżyć się do Ernesta Kozy, bo to on w tej chwili jedzie na trzeciej pozycji. Kościuch już daleko, daleko z przodu. Jeszcze dzisiaj nie widział żadnego z rywali przed sobą na linii mety. Problemy tam pewne Mirka Jabłońskiego, ale opanował motocykl. Wpadają na linię mety. 3 punkty Norbert Kościuch, 2 Mirek Jabłoński, 1 Ernest Koza. Pierwszy raz dzisiaj bez punktów Piotr Świst, ale ten wyścig był niezwykle wyrównany. Każdy z tych zawodników mógł wygrać. Tym razem doświadczony żużlowiec Polonii Piła dojeżdża do linii mety jako ostatni. 3-3 w biegu 11 i 40-26 prowadzenie gospodarzy. Pilanie coraz bliżej zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu. Po 11 wyścigach prowadzą 40-26 i te 3 duże punkty meczowe już są naprawdę na wyciągnięcie ręki. Przed nami bieg 12, pole pierwsze kask biały, Daniel Kaczmarek, pole drugie kask niebieski, Paweł Staniszewski, pole trzecie kask żółty, Tomasz Krzanowski i pole czwarte kask czerwony, Bjarne Pedersen. Bjarne, który dzisiaj pewnie troszeczkę poniżej oczekiwań. Na razie 4 punkty z 2 bonusami w 3 startach. Być może teraz poprawi swój dorobek punktowy. A Tomasz Krzanowski 3 punkty, tyle samo co przed rokiem i też ma szansę na to, by poprawić swój występ z ubiegłego sezonu. Jednak 3 punkty w wykonaniu Tomka Krzanowskiego to na pewno zdecydowanie mniej niż oczekują od niego sternicy krośnieńskiego klubu, a także na pewno mniej niż sam zawodnik wymaga od siebie. Także teraz będzie miał szansę na to, by swój dorobek punktowy poprawić. Bieg 12 już za kilka sekund od krawężnika. Kaczmarek, Staniszewski, Krzanowski i Bjarne Pedersen najbliżej ogrodzenia. Zawodnicy już stoją nieruchomo pod maszyną taśmy startowej. Za moment ruszą do rywalizacji. Poszła taśma w górę. Bardzo dobry start Bjarne Pedersen z czwartego pola. To pole dzisiaj jest naprawdę fantastycznie. Fantastycznie nosi czwarte pole startowe. Pedersen pierwszy, drugi Krzanowski, Kaczmarek trzeci, Staniszewski czwarty. W tej chwili na 3-3 to się wszystko układa. Tam problemy ze sprzętem ma Daniel Kaczmarek. W tej chwili atakuje go Paweł Staniszewski. Bardzo zbliżył się do doświadczonego w porównaniu do siebie zawodnika. Jednak nie dał rady jeszcze go minąć. Pedersen pierwszy, Krzanowski drugi, Kaczmarek trzeci, a Staniszewski bardzo odważnie taką jazdą. Na pewno teraz niestety upadek poniosło troszeczkę młodego zawodnika. Podciął Daniela Kaczmarka. Obaj zawodnicy upadli na tor. Troszkę emocje poniosły tego młodego chłopaka. Chciałem powiedzieć, że na pewno taką jazdą zaskarbi sobie sympatię wszystkich kibiców na polskich stadionach. Tym razem jednak troszeczkę go młodzieńcza fantazja poniosła. Podciął Daniela Kaczmarka. Na szczęście jednemu i drugiemu zawodnikowi nic się nie stało. Obaj już podnieśli się z toru.
i z pewnością będą zdolni do dalszej rywalizacji, a Paweł Staniszewski pokazuje się z naprawdę dobrej strony z ambitnej jazdy. Daniel Kaczmarek pewnie też będzie zdolny do dalszej jazdy, oba już wstali. Staniszewski pewnie będzie wykluczony z powtórki biegu 12. Przed nami już powtórzony bieg 12 po wykluczeniu Pawła Staniszewskiego, który starał się ambitnie atakować Daniela Kaczmarka. Niestety wpadł całym impetem w młodzieżowego indywidualnego mistrza Polski. Ściął go z motocykla. Na szczęście jeden i drugi zawodnik wstali o własnych siłach z toru. Paweł został wykluczony z powtórki. Daniel, jak widać, gotowy do dalszej rywalizacji, stoi już pod taśmą startową. Partnerem Kaczmarka w tym biegu będzie Tomasz Krzanowski, a honoru pilskiej Polonii bronić będzie osamotniony Bjarne Pedersen. Bjarne do tej pory 4 punkty i teraz z dużą szansą na trójkę. W pierwszej odsłonie tego biegu prowadził. Niestety nie udało się dowieść tej trójki do mety, bo bieg został przerwany. Jak będzie teraz, przekonamy się. Start do wyścigu za mniej niż 20 sekund. Zawodnicy jeszcze troszkę się ociągają. Daniel Kaczmarek jeszcze korzysta z tych kilku sekund na to, by na jak najlepiej przygotować się do startu w biegu 12. Daniel Kaczmarek, Tomasz Krzanowski i Bjarne Pedersen. Zawodnicy już stoją nieruchomo pod taśmą startową. Za moment ruszą do biegu 12. Poszła taśma w górę. Bardzo dobrze Bjarne Pedersen zamyka rywali do krawężnika. Już zawodnik pilskiej Polonii mknie po 3 punkty do mety. Kaczmarek drugi, Krzanowski trzeci. W tej chwili mija młodszego kolegę Tomek Krzanowski. 3-3. Duże tam jednak problemy z utrzymaniem motocykla. Zarówno Bjarne Pedersen, jak i Tomek Krzanowski. Ten tor jest troszkę zdradliwy, aczkolwiek wydaje się, że może na nim bezpiecznie się ścigać. Tak doświadczeni zawodnicy jak Pedersen czy Krzanowski radzą sobie na tym pilskim owalu. Dzisiaj bardzo dobrze Pedersen z dużą przewagą mknie po 3 punkty, a para krosińskich wilków wydaje się, że już uspokoiła swoją jazdę na drugiej i trzeciej pozycji, tak by bezpiecznie dowieść ten biegowy remis. Wiedzą, że doświadczony Duńczyk Bjarne Pedersen jest już poza ich zasięgiem w biegu 12, a Bjarne mknie po swoją pierwszą trójkę w tym spotkaniu. Duża przewaga Bjarne Pedersena. Tomasz Krzanowski drugi, Daniel Kaczmarek trzeci. Rozpoczęło się już ostatnie okrążenie. To jest około 30 kilku metrów, myślę, przewagi Bjarne Pedersena. Cieszą się pilscy sympatycy Speedwaya, bo Duńczyk za moment wpadnie na linię mety i przyniesie 3 punkty dla pilskiej Polonii. 3 punkty Bjarne Pedersen, 2 Tomasz Krzanowski i w tej chwili linię mety mija zrezygnowany Daniel Kaczmarek za 1, a więc 3-3 w biegu 12 i stan rywalizacji po 12 wyścigach 43-29. Na 3 biegi przed końcem tego spotkania wiemy jedno. Pilska Polonia tego meczu już na pewno nie przegra. 14 punktów przewagi, 43-29 i gospodarze już spokojni 3 dużych punktów meczowych w biegu 12. Bardzo mocna para Polonii. Brady Kerc i Michał Szczepaniak po stronie krośnieńskiej. Marcin Rępała i ten bardzo równy dzisiaj Siergiej Łogaczow. Trzykrotnie na torze, trzykrotnie mijał linię mety na drugiej pozycji. Brady Kerc do tej pory 8 punktów, Michał Szczepaniak 5 z bonusem, ale pamiętajmy, że pierwszego biegu nie ukończył, ponieważ zanotował na szczęście niegroźny upadek. Jeszcze nieco ponad 30 sekund do startu biegu 13. Pole pierwsze, kask niebieski, Brady Kerc. Pole drugie, kask biały, Marcin Rępała. Pole trzecie, kask czerwony, Michał Szczepaniak. I pole czwarte, kask żółty, Siergiej Łogaczow. Czy Pilanie pomkną po kolejne biegowe zwycięstwo? Brady Kerc dzisiaj jest niezwykle szybki, ale rywale też są groźni, pomimo tego, że mecz już jest przegrany. Za moment taśma pójdzie w górę. Ruszyli bardzo dobrze Brady Kerc i Michał Szczepaniak. Dobrze również Łogaczow z czwartego pola. Będzie zakładał Pilan. Udało mu się minąć na razie Szczepaniaka. Kerc po krawężniku, ale Łogaczow tam po zewnętrznej nabiera prędkości. Rosjanin już prowadzi. Kerc drugi, Szczepaniak trzeci, stawkę zamyka Marcin Rępała. I teraz młody kangur z antypodów będzie na pewno gonił Siergieja Łogaczowa. Na pewno Kerc tak łatwo tutaj nie odpuści. Będzie jeszcze walczył o 3 punkty. Łogaczow szeroko. Kerc również jadą tą samą ścieżką. I teraz zobaczymy, który z nich będzie płynniej pokonywał te wiraże. Szczepaniak na trzeciej pozycji. Wydaje się, że kontroluje sytuację za plecami. Wiezie Marcina Rępała, ale Łogaczow ma sporą przewagę nad Bradym Kercem. Nie wiem, czy Australijczyk da radę jeszcze dogonić Rosjanina, chociaż na pewno będzie się starał, bo to jest niezwykle ambitny i waleczny młody żużlowiec. Łogaczow pierwszy, Kerc drugi, Szczepaniak trzeci, a tam już chyba rezygnuje z dalszej jazdy na czwartej pozycji Marcin Rępała. Brady Kerc jakby troszkę teraz zbliżył się do Siergieja Łogaczowa, ale to już jest ostatnie okrążenie i będzie bardzo ciężko Kercowi minąć się młodego Rosjanina. Za moment wyjście z ostatniego łuku będzie chyba 3-3, chociaż jeszcze jeden atak Bradygo Kerca, ale to Siergiej Łogaczow zwycięża w tym biegu. 3 punkty
2 Brady Kerc, 1 Michał Szczepaniak. Biegu nie kończy Marcin Rępała, 3-3 w biegu 13 i przed biegami nominowanymi prowadzenie Polonii Piła 46-32. Przed nami już pierwszy z biegów nominowanych, bieg 14, w którym od krawężnika zobaczymy Ernesta Kozę, dalej Piotr Świst, Tomasz Chrzanowski oraz Bjarne Pedersen. Tomasz Chrzanowski w tym momencie 5 punktów na swoim koncie, zatem już poprawił swój ubiegłoroczny występ na torze przy ulicy Bydgoskiej. Wtedy, przypominam, zgromadził tylko 3 oczka w swoim dorobku. Piotr Świst do tej pory 7 punktów, Bjarne Pedersen również 7, a Ernest Koza 5 na swoim koncie. Zobaczymy, jak potoczą się losy w biegu 14. Wynik spotkania jest już przesądzony, ale każdy z tych zawodników ambitnie będzie walczył do samego końca o jak najlepszy wynik dla swojej drużyny. Pilanie o to, aby jeszcze wyśrubować tutaj ten wynik jak najbardziej się da, a Krośnianie o to, by zniwelować rozmiary porażki, jaką dzisiaj niestety ponoszą na torze przy ulicy Bydgoskiej. Około 10 sekund jeszcze do rozpoczęcia startu w biegu 14. Myślę, że ruszymy nieco szybciej, bo już zawodnicy stoją nieruchomo pod taśmą i za moment rywalizacja się rozpocznie. Koza, Świst, Chrzanowski, Pedersen. Poszła taśma w górę, bardzo dobrze Bjarne Pedersen z czwartego pola. Świetnie już Ernest Koza z pierwszego, ale to Duńczyk jest na prowadzeniu. Bjarne Pedersen pierwszy, Ernest Koza drugi, Świst trzeci. Stawkę zamyka Tomasz Chrzanowski. Bjarne Pedersen wynosi teraz nieco szerzej, tam próbuje Koza się napędzić, a po krawężniku zbliża się Piotr Świst, duże problemy ma Tomek Chrzanowski, który zamyka w tej chwili stawkę. Koza napędza się po zewnętrznej, próbuje tam zaatakować Bjarne Pedersena, jest bardzo blisko doświadczonego Duńczyka. Piotr Świst na trzeciej pozycji, patrzy na to, co dzieje się przed nim. Pedersen środkiem toru, Koza blisko, Świst teraz zbliża się do Ernesta Kozy, będzie jeszcze chciał zaatakować zawodnika KSM-u. Krosno i przywieźle podwójną wygraną dla gospodarzy. W tej chwili to Świst bliżej Kozy niż Koza Pedersena, chociaż te różnice między zawodnikami są bardzo, bardzo podobne. Jeszcze jeden atak Ernesta Kozy po zewnętrznej, próbuje wykorzystać to Świst środkiem toru, jest bardzo blisko zawodnika KSM-u. Krosno, ostatnie okrążenie przed nami. Pedersen pierwszy, Koza drugi, Świst trzeci, cała trójka dosyć blisko siebie, choć teraz wydaje się, że to Świst ma bliżej do Ernesta Kozy. Teraz próbuje Świst wejść w krawężnik, ale ten sam pomysł miał Ernest Koza i tutaj już nic się nie zmieni. Wpadają na linię mety, 3 punkty Bjarne Pedersen, 2 Ernest Koza, 1 Piotr Świst, bez punktu Tomasz Chrzanowski, 4-2 dla Polonii Piła i po 14 biegach prowadzenie gospodarzy 50-34. Ostatni bieg tych niezwykle emocjonujących zawodów przed nami. Bieg 15 dzisiejszego dnia, w zasadzie to już wieczoru, bo mamy już dosyć późną godzinę. Piękne widowisko przy sztucznym oświetleniu na torze przy ulicy Bydgoskiej. Pole pierwsze, kask czerwony, niepokonany jak dotychczas Norbert Kościoch. 4 starty, 12 punktów. Pole drugie, kask żółty, Siergiej Łogaczow. Pole trzecie, kask niebieski, Brady Kerc. I pole czwarte, kask biały, Mirosław Jabłoński. A zatem czterech najlepszych zawodników dzisiejszych zawodów pod taśmą w ostatnim biegu. Ten bieg nie decyduje o losach tego spotkania, bo już od kilku wyścigów wiemy, że to Pilanie zgarniają pełną pulę, a więc 3 punkty meczowe. Natomiast każdy z tych zawodników jeszcze na pewno da z siebie 100% w ostatnim starcie dzisiejszych zawodów. Miejmy nadzieję, że czeka nas fantastyczne ściganie w tej 15 gonitwie, że Norwi nie odpuści, będzie starał się przywieźć czysty komplet punktów, a Krośnianie tak łatwo mu na to nie pozwolą i będziemy mogli tutaj cieszyć się fantastyczną rywalizacją na czterech okrążeniach. Kościół, Łogaczow, Kerc, Jabłoński, poszła taśma w górę, bardzo dobrze Norbert Kościół z krawężnika. Wyniósł się od razu bardzo szeroko, tam jest fantastyczna ścieżka i teraz Kościół w swoim stylu napędza się, ale tam wyskoczył przed nim Siergiej Łogaczow, to Kościół wchodzi w tej chwili piką pod Łogaczowa i znowu jest pierwszy, Kościół pierwszy, Łogaczow drugi, kto z tego wyjdzie z przodu, jednak Rosjanin przed Norbertem Kościuchem, dalej Jabłoński przed Bradym Kercem, dwie pary na torze i fantastyczna walka, teraz Kościół przecina nieco do środka toru, próbuje minąć się Siergieja Łogaczowa, znów po zewnętrznej napędza się Norbert Kościół, Łogaczow bliżej krawężnika, Kerc też orbituje, szaleje tam, aby minąć Jabłońskiego. Fantastyczna walka w dwóch parach na torze przy ulicy Bydgoskiej. Siergiej Łogaczow pierwszy, Norbert Kościół siedzi mu na deflektorze, jest bardzo blisko. Jabłoński około 2 metrów przewagi nad Bradym Kercem. Dwie pary na torze, 4-2 dla Wilków w tym momencie, ale Kościół już się próbuje napędzić po zewnętrznej. Jest bardzo blisko, to już ostatnie okrążenia, szkoda, że to już ostatnie okrążenie. Teraz Kościół próbuje przyciąć się bardziej bliżej do krawężnika i mija w tej chwili kapitalnym atakiem Siergieja Łogaczowa. Siła od środkowej jednak wyrzuca troszeczkę Norbiego, ale przypilnuje tutaj środka toru. 3 punkty Norbert Kościół, czysty komplet, fantastyczna jazda tego zawodnika. 2 punkty Siergiej Łogaczow, 1 punkt
przywozi Mirosław Jabłoński bez punktu. Brady Kertz 3-3 w biegu 15. 53-37. Gospodarze zwyciężają to spotkanie, ale jeszcze raz wielkie słowa uznania dla fantastycznej postawy Norberta Kościucha w dzisiejszych zawodach. Walczył przez 4 okrążenia o to, by dowieść ten czysty komplet punktów. Udało się atakiem kapitalnym. Norbert Kościuch odbija prowadzenie, pozbawia 3 punktów Siergieja Łogaczewa, przywozi trójkę do mety, robi tym samym 15 punktów dla pilskiej Polonii. I to dzisiaj Norbi prowadzi podopiecznych trenera Michalisa, menadżera Rzymkowskiego, do zwycięstwa za 3 punkty. Jeszcze raz przypomnę, Polonia Piła, KSM Krosno, 53-37. Fantastyczne widowisko przy Jupiterach dzisiaj przy ulicy Bydgoskiej. Oby więcej takiej rywalizacji w tym sezonie. Będziemy mieli jeszcze jedną, co najmniej jeszcze jedną okazję za 2 tygodnie w meczu z Orłem Łódź. Jeszcze raz przypominam wynik dzisiejszego spotkania. Polonia Piła, KSM Krosno, 53-37. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marcin Grabski. Do usłyszenia.